Witam wszystkich. Na tym filmiku wytłumaczę, jak wykonać takie bardzo proste, duże, dość luźne bolerko. Takie bolerko będzie wykonywane na bazie kwadratu. Przygotowałam tutaj taki projekt, może nie jest on idealny, ale mniej więcej pokazuję zarys tego, co będę pokazywać. Pracę zaczniemy tutaj od środka. Jest narysowany taki delikatny wzorek, który będzie miał ten kwadrat. Robimy po prostu bardzo duży kwadrat babuni. Kwadrat można dostosować zarówno na osoby dorosłe, robiąc więcej rzędów, ale takie bolerko, taki sweterek można również wykonać na dzieci. Wtedy proszę zrobić mniej rzędów. Dalsza część tego filmiku będzie pokazywać, jak zrobić właśnie takie rękawki, jak połączyć, jak złożyć. Ja postanowiłam wykonać taką beżową włóczką. Niestety bardzo mi przykro, ale nie znam nazwy tej włóczki. Jest to włóczka z odzysku. Nie wiem też, ile mam metrów. Jest kilka kulek. Myślę, że starczy, a trzeba przygotować się na dość duże zużycie włóczki. Przygotowałam szydełko 4,5. Można również większym zrobić szydełkiem i dopasować do tego odpowiednią włóczkę. Ja będę wykonywać ten środek, że tak powiem, tego sweterka, bolerka jednym kolorem. Za to brzegi zostaną wykończone nieco ozdobniejszym wzorem, może kilkukolorowym. Jeszcze się zastanowię, jak to będzie wszystko się ładnie prezentować. Sam kwadrat jest bardzo prosty, bardzo prosty. Później złożenie również nie będzie wymagało wielu kombinacji. I tak naprawdę to, co teraz pokazuję, możemy wykorzystać, rozmiar zrobić na każdą kobietę, czy również na dziecko. Pracę zaczniemy od zrobienia oczywiście pętelki, zwykłej pętelki. Tutaj sobie ułożę, o właśnie. Już się zabieramy za pracę, zmniejszamy tą pętelkę. Wkładamy szydełko i proszę zrobić 5 oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Teraz ten łańcuszek trzeba zamknąć w kółko, czyli szydełko wbijamy w pierwsze oczko, od którego zaczynaliśmy wykonywanie tego łańcuszka. Przybliżamy do siebie pętelki, robimy narzut na szydełku i przeciągamy przez te dwie pętelki. Powstało nam takie kółeczko. Ja od razu mam taki odruch układania tutaj tej początkowej włóczki wzdłuż krawędzi tego kółeczka, żeby się ładnie wrobiło. Pierwszy rząd wykonujemy takim ściegiem, który się nazywa słupki łączone górą. Pokazywałam, tak dokładnie pokazywałam na jednym z filmików, jak wykonać takie słupki. Teraz pokażę również w tym pierwszym rzędzie, jak zrobić takie słupki łączone górą. Najpierw proszę zrobić 2 oczka łańcuszka. Raz, dwa. Następnie robimy narzut i szydełko wbijamy właśnie w dziurkę naszego kółeczka. Łapiemy włóczkę, wyciągamy pętelkę i przerabiamy ją tylko do połowy. Nie tak, jak się przerabia do samego końca słupek, ale łapię włóczkę na szydełko i przerabiam tylko do połowy. Na szydełku mam 2 pętelki. Następnie robię narzut. Znów wbijam szydełko w dziurkę kółeczka, wyciągam długą pętelkę i znów przerabiam to, co teraz wyciągnęłam, tylko do połowy. Czyli robimy tak jakby słupki przerabiane tylko do połowy. Mam już 3 pętelki na szydełku i teraz dopiero łapiemy, robimy narzut i przeciągamy szydełkiem przez te wszystkie 3 pętelki. Zrobiliśmy
co prawda tylko dwa słupki łączone górą, ale razem z tymi dwoma początkowymi oczkami łańcuszka tworzą nam się niejako trzy słupki łączone górą. Następnie proszę zrobić dwa oczka łańcuszka, narzut i znów robimy trzy słupki łączone górą, czyli przerabiam słupek tak jakby tylko do połowy, narzut, znów robię to samo, robię drugi słupek tak jakby tylko do połowy i znów narzut i trzeci słupek przerabiam tylko do połowy. W związku z tym mam cztery pętelki na szydełku i teraz łapię włóczkę na szydełko i przeciągam przez te wszystkie cztery pętelki. Znów dwa oczka łańcuszka i kolejne trzy słupki łączone górą. Trzy słupki łączone górą, przerabiam. Mam już trzy takie ściegi, a ma być ich 8, więc robię dalej dwa oczka łańcuszka. Przy okazji tutaj proszę zobaczyć, jak ułożymy dobrze wzdłuż krawędzi tego kółeczka, to ładnie ta włóczka się wrobi. I później nie trzeba będzie tego kombinować i chować szydełkiem. Znowu dwa oczka łańcuszka. I w naszym kółeczku trzy słupki łączone górą. Takie właśnie słupki będziemy wykonywać przez całość tego bolerka, tego sweterka. W zależności jaki rozmiar kto zrobi. To będzie albo bolerko, albo taki duży, luźny sweterek. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, jeszcze dwa. Dwa oczka łańcuszka. I znów trzy słupki łączone górą. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Znów dwa oczka łańcuszka i ostatnie już przerabiamy. Ostatnie trzy słupki łączone górą. Teraz łączenie tego pierwszego rzędu również będzie nieco nietypowe, inne niż pokazywałam do tej pory, ponieważ najpierw proszę zrobić jedno oczko łańcuszka. Jedno oczko łańcuszka. I szydełko od razu wbijamy tutaj w pierwszy ten ścieg trzech słupków łączonych górą, w to górne oczko, tutaj gdzie jest to łączenie, tutaj wbijamy szydełko i tutaj robimy półsłupek. Zwykły jeden półsłupek. Półsłupek jest on niejako tak w skosie. To nam pozwoli od razu zacząć drugi rząd właśnie z tego miejsca. Nie musimy robić oczek ścisłych w lewo, tylko ten półsłupek zastępuje tak jakby jedno oczko łańcuszka, a od razu zaczynamy drugi rząd również zrobieniem trzech słupków łączonych górą, z tym, że każdy rozpoczynający się rząd będzie wyglądał tak, jak tutaj zaczynaliśmy. Proszę zrobić dwa oczka łańcuszka, narzut, teraz pod tym półsłupkiem, tutaj w tej dziurce, tak na wprost, jak patrzymy, wbijamy szydełko i tutaj robimy pierwszy słupek łączony górą, czyli przerabiamy tylko do połowy, narzut i kolejny słupek łączony górą. Mam w związku z tym tylko trzy pętelki, a to dlatego, że tutaj na początku były dwa oczka łańcuszka. I tak będzie się zaczynał każdy kolejny rząd. Teraz przerabiamy ten nasz motyw. Proszę zrobić dwa oczka łańcuszka, narzut
I w następnej dziurce, pomiędzy tutaj tymi motywami, w następnej dziurce, czyli tutaj, wbijam szydełko i robię trzy zwykłe słupki. Trzy zwykłe słupki, czyli pierwszy zwykły słupek, nie jakieś łączone górą, tylko zwyczajne. Drugi. Trzeci. Trzy zwykłe słupki. Za tymi słupkami dwa oczka łańcuszka. Narzut i w następnej dziurce tutaj wbijamy szydełko i tu z kolei robimy nasz motyw, czyli trzy słupki łączone górą, przerabiamy je, ale to jeszcze nie koniec. Za tymi trzema słupkami łączonymi górą proszę zrobić dwa oczka łańcuszka, narzut i jeszcze raz w tym samym miejscu, w tej samej dziurce robimy kolejne trzy słupki łączone górą. I przerabiamy. Dalej proszę zrobić dwa oczka łańcuszka, narzut za naszym motywem w następnej dziurce. Robimy znów trzy zwykłe słupki, tak jak robiliśmy w drugiej dziurce. Trzy zwykłe słupki. Za tymi słupkami dwa oczka łańcuszka. I w następnej dziurce nasz motyw, właśnie ten, który pokazywałam przed chwilą. Takie motywy będą już się powtarzać do końca tego kwadratu. Czyli trzy słupki łączone górą, dwa oczka łańcuszka i znów trzy słupki łączone górą. Wszystko oddzielone zawsze dwoma oczkami łańcuszka. Proszę zauważyć. A więc również i za tymi trzema słupkami robimy narzut i w następnej dziurce robimy trzy słupki łączone górą. I tak naprzemiennie będzie wyglądał ten rząd. W jednej dziurce trzy słupki zwykłe, w następnej dziurce motyw, czyli trzy słupki łączone górą, dwa oczka łańcuszka i znów trzy słupki łączone górą. Tak proszę zrobić do końca tego rzędu. Pokażę, jak go połączyć i powiem, co dalej. Pauza. Drugi rząd jest prawie skończony, ale jeszcze wytłumaczę, jak połączyć. Mam zrobione trzy ostatnie zwykłe słupki, tak jak tłumaczyłam, raz robimy motyw, raz trzy słupki i akurat wyszło tak, że mam trzy ostatnie słupki, ale proszę zobaczyć, tutaj zaczynaliśmy ten rząd i jest zrobiona tylko połowa motywu. Trzy pierwsze słupki łączone górą, więc musimy dodać jeszcze kolejną, drugą część tego motywu. Za tymi trzema zwykłymi słupkami proszę zrobić dwa oczka łańcuszka, narzut i szydełko wbijamy w tą pierwszą dziurkę, od której wychodziła połowa tego motywu. I tutaj robimy również trzy słupki łączone górą. I tak będziemy łączyć każdy rząd tego bolerka. Trzy słupki łączone górą, teraz je łączę. Każdy rząd właśnie będzie się zaczynał od połowy tego motywu i kończył połową motywu. A jak połączyć to w całość? Proszę zrobić jedno oczko łańcuszka i znów tak jak w pierwszym rzędzie szydełko wbijamy tutaj w górną część tych łączonych słupków, łączonych górą. Tutaj w to górne oczko i tutaj robimy jeden zwykły półsłupek. On tak na skos tak naprawdę wychodzi, tak jakby może leży nawet, a nie na skos, tylko leży ten półsłupek. I znów trzeci rząd, każdy kolejny będzie się rozpoczynał identycznie, czyli dwa oczka łańcuszka, narzut, szydełko wbijamy w tą dziurkę tutaj, którą przed chwilą zrobiliśmy. Tutaj robimy dwa słupki łączone górą. Pierwszy słupek, narzut i kolejny słupek.
Teraz łączymy to górą i to jest połowa naszego motywu. Te motywy będą na rogach tego kwadratu. Natomiast na bokach tego kwadratu będziemy wykonywać bardzo prosty ściek. Za tym ściegiem słupków łączonych górą proszę zrobić znów dwa oczka łańcuszka, narzut i pod naszym łańcuszkiem tutaj, tu gdzie były dwa oczka łańcuszka w rzędzie poniżej, zaraz za naszym motywem, tutaj wbijamy szydełko i robimy dwa zwykłe słupki. Zawsze tak już będzie do końca tego kwadratu, że na tych dwóch oczkach łańcuszka, które właśnie teraz zrobiliśmy przed tym motywem, robimy zawsze dwa zwykłe słupki. Natomiast tutaj, gdzie mamy trzy zwykłe słupki, robimy słupek na słupku. Po prostu słupek wykonujemy na słupku. I tak jak mówiłam, tutaj gdzie są te dwa oczka łańcuszka przed i za tym motywem słupków łączonych górą, zawsze robimy dwa zwykłe słupki. Dwa zwykłe słupki. Wygląda to teraz tak. Teraz jest 7 słupków tutaj na jednym boku. Dalej robimy dwa oczka łańcuszka, narzut i tutaj w naszym motywie, czyli tu gdzie były trzy słupki łączone górą, dwa oczka łańcuszka i znów trzy słupki łączone górą w jednej dziurce, wbijamy tutaj szydełko właśnie w ten motyw i robimy kolejny motyw, czyli trzy słupki łączone górą, dwa oczka łańcuszka, i kolejne trzy słupki łączone górą. Sama postać tego kwadratu jest dosyć łatwa. Myślę, że poradzą sobie Panie świetnie. Za tym motywem, tak jak zawsze, robimy dwa oczka łańcuszka. Tutaj pod tym łańcuszkiem, tak jak tłumaczyłam, proszę zrobić dwa słupki, słupek na słupku i na kolejnym łańcuszku dwa słupki. I tak przerabiamy do końca ten rząd i łączymy tak, jak pokazywałam w drugim rzędzie. Czyli robimy połowę motywu, oczko łańcuszka i pół słupek, który wbijamy w górne oczko tutaj łączenia. Tak, proszę Państwa, będzie wyglądał już każdy kolejny rząd. Myślę, że żeby takie bolerko było naprawdę takie duże, luźne, trzeba będzie zrobić około 30 rzędów. Ja przynajmniej tak planuję zrobić, żeby to było taki luźny nawet sweter, tak można powiedzieć. Natomiast jeżeli chcą Panie zrobić ciaśniejsze bolerko, to już dostosowujemy ilość rzędów do własnych upodobań, własnych potrzeb. I tak jak mówiłam, każdy kolejny rząd na rogach robimy identycznie motywami. Trzy słupki łączone górą, dwa oczka, trzy słupki. Natomiast boki po prostu dodajemy po dwa słupki tutaj na tych łańcuszkach z dwóch oczek składających się, a na naszych słupkach wykonujemy słupek na słupku. Tak robimy każdy kolejny rząd. Myślę, że jest to dosyć zrozumiałe, proste. Moja rola tutaj w tym momencie się skończyła. I zapraszam na kolejną część. Na kolejną część, w której będę pokazywać, jak połączyć takie boki tego kwadratu, żeby wyszło właśnie otwory na rękawy i żeby można było ładnie się w tym prezentować. A więc robimy dalszą ilość rzędów dostosowaną do potrzeb. Dziękuję za uwagę.